Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w czwartek, 21 listopada. Zapraszam na Jawor Express. Uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących nie mają zamiaru odpuścić ani na chwilę. Zapowiadają, że będą walczyć o swoją szkołę do końca. Między innymi dlatego 20 listopada została zorganizowana przed Urzędem Miejskim demonstracja, w której hucznie wyrazili swoje zdanie na temat reorganizacji szkół. Nie oddamy ZSO! 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 Przyszliśmy tutaj, żeby właśnie wyrazić swoje niezadowolenie. Oczywiście nie jesteśmy przeciwni całym działaniom Urzędu Miejskiego, ale nie chcemy, żeby działo się to w taki sposób, w jaki to się dzieje. Jesteśmy przeciwni podejmowaniu decyzji bez nas samych. Nie chcemy, aby to wszystko działo się po prostu bez nas. To wszystko dotyczy nas, ale te decyzje są po prostu wbrew nam samym i nie chcemy, aby tak to się właśnie odbywało. Tak, my jesteśmy bardzo poszkodowani w tej sytuacji. Pan prezydent Silbert wspominał na ostatniej sesji, że ten zaproponowany model to jest model wygrany. Powiedział tak, no ja się z tym nie zgadzam, myślę, że państwo się z tym też nie zgadzacie. Nie! Jesteśmy tym oburzeni. Dziś, przepraszam, jeszcze wczoraj napisaliśmy do wielu urzędników, w tym do samego pana pełnomocnika, Tomasza Jewuły. Zaprosiliśmy na to spotkanie, żeby mógł wysłuchać nasze problemy. Co dostaliśmy w odpowiedzi? Oni są dla naszej dyspozycji, rodziców, nauczycieli. Wszystko jest dobrze. Ma teraz idealną okazję do tego. Również pan prezydent, który został zaproszony. Pytam się, gdzie oni są? Ta pikieta teraz, no myślę, że może mieć wymierny skutek, bo jestem jednym z jej organizatorów. Także zakładam, mam nadzieję, że skutek będzie wymierny. Zebrało się tu trochę osób, no prawdopodobnie będzie jeszcze trochę więcej. Więc tak, liczę, że pokażemy miastu, że stanowczo się nie zgadzamy. Zarówno uczniowie podstawówki, jak naszego liceum, jak też rodzice, że nie zgadzamy się z tymi zaplanowanymi zmianami. Nagle dowiadujemy się, ni ząd, ni zowąd, że mamy zostać przeniesieni do innego budynku, a jeszcze lepiej powiem, jak to zostało zapisane w porządku obrad, mamy zostać zlikwidowani. Czyli w skrócie wybieramy szkołę, do której chcemy iść, uczymy się, nagle dowiadujemy się, że władze chcą nas przenieść. I co wtedy? I co wtedy z uczniami niepełnosprawnymi? Co z uczniami, którzy będą pisać do matury za rok? Co się wtedy stanie? Nie wiadomo. Jaki jest sens? Wydaje mi się, że głównie pokazujemy tym, że nie jesteśmy zgodni na to, co proponuje nam miasto, bo nam się to nie podoba. A nie bardzo jak mamy wyrazić to inaczej niż przez to, bo o zdanie najczęściej nas nie pytają. No, bądźmy szczerzy, że miasto raczej podejmuje między sobą decyzje, a my po prostu jesteśmy o nich informowani. I tak prawie by było w tym przypadku, bo nie oszukujmy się, LO3 został poinformowany jako ostatnia szkoła. Nie oddamy ZSO! Nie oddamy ZSO! Nie oddamy ZSO! Nie ma w mieście konsultacji, nie rozmawia się z nikim, z dorosłymi, z dziećmi, z nikim. Podejmuje się arbitralne decyzje i informuje się w ostatniej chwili, że takie decyzje się podjęte. To, że reorganizacja może jest potrzebna, ale tą reorganizację trzeba pokazać, bo też uważamy, że jest potrzebna. Ale nie informować, jak to będzie, tylko poinformować, jakbyśmy to zrobili. O wszystkim trzeba z ludźmi rozmawiać. Jeśli będzie taka rozmowa, na pewno znajdą się rozwiązania i nie będzie protestu. Z ogromnym szacunkiem patrzę na tych uczniów, którzy mieli odwagę przyjść i bronić wartości. Bo teraz dla tego młodego człowieka wartością to jest szkoła.
i bardzo ich cenię i jestem wielkim szacunkiem dla ich decyzji, że potrafili stanąć przeciw. Nie oddamy ZSO! Nie oddamy ZSO! Nie oddamy ZSO! Nie oddamy ZSO! Jaworznicka Izba Gospodarcza zorganizowała konkurs Mój Pomysł na Biznes dla uczniów ze szkół średnich. We wtorek, 19 listopada w Laboratorium Biznesu odbył się finał konkursu. W konkursie Jaworznickiej Izby Gospodarczej wysłuchano prezentacji konkursowych uczniów ze szkół średnich. W prezentacjach, które odbyły się w Laboratorium Biznesu, ważna była merytoryka, ale również sposób zaprezentowania swojego pomysłu. Za nami kolejna edycja konkursu Mój Pomysł na Biznes imienia Jerzego Zamarlika. W tym roku do ścisłego finału wybraliśmy naprawdę kilka bardzo mocnych merytorycznie prac. Uważam, że dzisiaj prezentowane prace, zaangażowanie młodzieży i poziom zaawansowania już tych pomysłów był bardzo wysoki. Jestem przekonany, że większość z tych pomysłów ma naprawdę realną szansę na powodzenie. Przed tym na pewno się stresowałem, denerwowałem. Ciężko było zasnąć w nocy, ale udało się. Wszystko było warto, jak najbardziej. Super było, naprawdę. Dużo stresu, mega dużo stresu, ale wyszło jak wyszło, jest okej, według mnie. Pomysł stworzenia ośrodka psychoterapii i rozwoju alpaka zaproponowany przez Martynę Czekaj został najlepiej oceniony w konkursie Mój Pomysł na Biznes. Nie spodziewałam się, ale miałam wsparcie dwóch dla mnie ważnych osób, pani Złockiej z biblioteki, kocham panią, oraz mojej kochanej Zuzi i czuję szczęście. Mój biznes polega na pomaganiu osobom w kryzysie z depresją oraz z różnymi zaburzeniami tego typu. Chciałabym pomóc w przyszłości takim osobom oczywiście. Autorka pomysłu przedstawiła dojrzały projekt odpowiadający na problemy osób z jej środowiska. Prezentując w profesjonalny sposób biznesplan, urzekła jury konkursu. Dodatkowo autorka pasjonuje się psychologią i chce swój pomysł w przyszłości zrealizować. Specjalne wyróżnienie trafiło do Alicji Kaduli, która zaproponowała pomysł pod tytułem Kocie Klapki. Mój pomysł na biznes zakładał założenie firmy, która sprzedawałaby szydełkowane maskotki na dużą skalę. Ten projekt związany jest z produkcją i sprzedażą szydełkowych maskotek. Alicja te maskotki wykonuje sama i do tej pory wystawia na charytatywnych aukcjach i piknikach. Na przyszłość ma pomysł, jak z tej pasji stworzyć swój pierwszy biznes. Członek jury, Marcin Koziarz, pełnomocnik prezydenta miasta, wyróżnił pracę Tymoteusza Golca, który w profesjonalny sposób przedstawił pomysł stworzenia studia graficznego. Moim pomysłem na biznes było studio reklamowe Optima, które realizowała usługi graficzne, marketingowe, z druku oraz optymalizacji stron internetowych, wyróżniając właśnie proekologiczne wartości, takie jak ochrona środowiska czy na przykład dbania o recykl. Tymoteusz nie tylko przedstawił plan rozwoju na kolejne lata, poinformował również, że już teraz realizuje zlecenia graficzne dla klientów i zbiera rynkowe doświadczenia. W imieniu przyjaciela konkursu, pani senator Joanny Sekuły, nagrodę dla Marcela Marca wręczył Michał Gąsieniec. Mój pomysł to była sprzedaż opakowań z nasionami polskich roślin, ale nie wiadomo, jakie są nasiona, więc to jest zagadka, jakie wyrosną kwiaty. Pomysł Marcela polegający na sprzedaży paczki niespodzianki z dobranymi nasionami kwiatów polnych zrodził się z pasji tego młodego człowieka. Dodatkowo Marcel wykazał się wielką empatią, brał pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu w rozwoju firmy oraz wykazał się wielką wrażliwością dla poszanowania natury. Ciekawe prace przygotowali również Lena Grzybek, Milena Marcinkowska oraz Karol Zbylut. Mój pomysł polegał na założeniu kliniki, która łączy w sobie psychologię, dietetykę oraz fizjoterapię. Mój pomysł na biznes to był Mobile Safe i jest to skrzynka przeciwżywiołowa. Chciałem założyć markę odzieżową z możliwością personalizacji swojej odzieży. Ukraina ze względu na wielkość terytorium i żyzne grunty jest rolniczą potęgą. Jej przystąpienie do Unii Europejskiej może być wyzwaniem dla całego europejskiego rolnictwa. Pokazały to ostatnie lata, kiedy zwolnienie z ceł ukraińskich produktów zdestabilizowało sytuację rynków rolnych w części krajów. Ukraińskie rolnictwo wciąż nie spełnia unijnych wymagań. Komisja Europejska oceniła gotowość branży rolnej na 2 w 6-punktowej skali. O tym, jaki będzie wpływ akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, należy mówić w kontekście już doświadczeń, bo
W 2022 po napaści Rosji na Ukrainę zostały wprowadzone istotne zmiany w zasadach handlu między Ukrainą a Unią Europejską. Unia Europejska otworzyła swój rynek na towary z Ukrainy na zasadach pełnej liberalizacji, bez kwot, bez ceł, bez innych ograniczeń, a więc można stwierdzić, że Ukraina już jest w Unii, bo tego wymagało wsparcie Ukrainy w tym trudnym okresie wojennym, w jakim Ukraina jest. Stąd my wyciągamy wnioski często z trudnych doświadczeń, bo nadmierny import niektórych towarów rolnych z Ukrainy naruszył stabilizację niektórych rynków rolnych w Europie, a szczególnie w pierwszej kolejności w krajach, które graniczą z Ukrainą. To dotyczyło także Polski. Stąd zostały wprowadzone pewne ograniczenia, między innymi embargo na zboże, ale także były protesty rolników. I także o tych sprawach mówiliśmy na szczeblu europejskim, jakich zmian dokonać w relacjach handlowych z Ukrainą, aby ograniczyć koszty, jakie ponoszą rolnicy europejscy, szczególnie rolnicy, jak powiedziałem wcześniej, krajów graniczących z Ukrainą. Europa nie chce stracić rynków zbytu, które ma w dniu dzisiejszym, natomiast chce z pewnością skorzystać z potencjału gospodarczego, z potencjału produkcyjnego, surowcowego Ukrainy i stąd polityka rolna będzie musiała być również dostosowana do tego, aby wspierać rolnictwo europejskie, nie oczywiście podcinając równocześnie tych podstaw konkurencyjności. Ukraina potrzebuje prawdopodobnie dostosowania do wymogów środowiskowo-klimatycznych, bo według dzisiejszej naszej wiedzy tych wymogów nie spełnia, w każdym razie nie wdraża takich tak rygorystycznych standardów produkcji żywności, chowu zwierząt, jakie są w Unii Europejskiej. Więc z pewnością będzie, jeśli będzie chciała eksportować na rynki europejskie, to będzie musiała zmienić te standardy produkcyjne. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.